Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Moi drodzy, witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie materiał inny, nietypowy. Jak wiecie, Krzysiek, czyli Unruk87, pisze artykuły na fanpage na Facebooka, jak również na worshipy.pl. Nie wszyscy mają czas na to, aby czytać, ale być może ktoś znajdzie czas, aby posłuchać sobie tego w formie chociażby takiego podcastu, a w tle możecie zobaczyć skądinąd fajną bitewkę, którą podesłał mi Evil Siku. Jeżeli chodzi o Józefa Unruga, to myślę, że śmiało możemy powiedzieć o tym, że to był polski patriota i myślę, że udowodnił to czynem, ponieważ ja będę się posiłkował tym, co napisał Unruk, to jak mnie się zdarzy jakieś przejęzyczenie, to wybaczcie. Moi drodzy, odgałęzienie rodu Unrugów osiedliło się pod koniec XVI wieku w Wielkopolsce i stopniowo się polonizowało. Co jest szczególnie zadziwiające, proces ten trwał również w czasach zaborów, gdy Wielkopolska znalazła się pod władzą Prus, a następnie Zjednoczonych Niemiec. Jeden z wujów Józefa, Ludwik, zginął w 1848 roku w czasie powstania Wielkopolskiego, będącego częścią Wiosny Ludów w bitwie pod Miłosławiem, walcząc przeciwko, co ciekawe, wojskom pruskim. Ojciec Józefa, Tadeusz Gustaw, tytułowany niekiedy z niemiecka von Unruch, ziemianin, również poświęcił życie karierze wojskowej, dosłużył się stopnia generała majora. Unrugowie skoligaceni z pruskimi rodami arystokratycznymi byli częstymi gośćmi dworu pruskiego króla, a później cesarza Niemiec Wilhelma I. Podobno ten miał go witać słowami: mój przyjacielu stary Polaku. Sam Józef Unruk urodził się 7 października 1884 roku w Brandenburgu pod Berlinem. Dzieciństwo spędził w rodzinnym majątku w Sielcu wraz z młodszym bratem Michałem. Ich dom był dwujęzyczny, znajomość języka polskiego wpoił synom ojciec, matka natomiast z domu von Binau mówiła wyłącznie po niemiecku. Do gimnazjum uczęszczał w Dreźnie, ostatecznie zaskoczył całą rodzinę, rozpoczynając w 1904 roku naukę w oficerskiej szkole morskiej w Mirwik. Pomyślnie ukończył te kursy oficerskie w zakresie artylerii morskiej i broni podwodnej. Następnie w latach 1907-1911 służył kolejno na krążownikach München, Niobe, a na pancerniku Brunswick odbył rejs dookoła świata. Następnie został instruktorem w szkole chorążych marynarki wojennej we Flensburgu. Po wybuchu I wojny światowej, zweryfikowany w stopniu kapitana marynarki, służył na wielu okrętach podwodnych, a później był dowódcą okrętu UB-25 i UC-28. Pod koniec wojny, będąc dowódcą flotylli okrętów podwodnych, za swą służbę otrzymał dwa krzyże żelazne pierwszej i drugiej klasy. Do Polski przyjechał w 1919 roku i został przyjęty do wojska w stopniu kapitana marynarki w Departamencie Spraw Morskich. Początkowo przydzielony został do komisji kwalifikacyjnej dla oficerów marynarki. Zajmował się weryfikowaniem oficerów wracających do kraju z różnych marynarek wojennych. No, podobno pracę utrudniała mu słaba znajomość języka polskiego. Po kilkunastu latach służby w środowisku niemieckim współpracownicy twierdzili, że mieli poważne trudności z porozumieniem się w językach ojczystych z Unrugiem. Następnie został skierowany w tym samym roku na stanowisko szefa Urzędu Hydrograficznego, gdzie miał organizować służbę wybrzeża, objąć latarnie i boje. Tutaj te jego zdolności językowe okazały się nieocenione, ponieważ oprócz biegłej znajomości języka niemieckiego, fantastycznie posługiwał się językiem francuskim i angielskim, no i to umożliwiło mu sprawne lawirowanie pomiędzy władzami nieprzychylnego Polsce Gdańska, jak i przedstawicielami Entanty nadzorującymi proces przejęcia wybrzeża. Urząd pod jego kierownictwem przygotował projekt wytyczenia granicy morskiej i w tym celu konieczny był zakup statku hydrograficznego. Wobec nieuznawania przez władze Gdańska rządu polskiego Józef Unruk zakupił mały parowiec na własne nazwisko. No i był to pierwszy okręt, na którym podniesiono
polską banderę, a nazywał się Pomorzanin. W tym czasie nawiązał się początek współpracy z Jerzym Świrskim, o którym będę chciał zrobić następny materiał, jeżeli ten materiał Was zainteresuje, u boku którego Unruch pełnił funkcję szefa sztabu dowódcy Wybrzeża Morskiego w latach 1920-1922. Świrski i Unruch to byli ludzie zupełnie inni charakterologicznie i jednak doskonale uzupełniali się zawodowo. Pierwszy to był typowy sztabowiec, a drugi oficer liniowy. Oczywiście oficerem liniowym był Unruch. No, służył na wielu jednostkach, miał naprawdę niesamowite doświadczenie. No i ta nić miała porozumienia między tymi dwoma dżentelmenami, miała zaprocentować w przyszłości. Unruch dzielił czas pomiędzy działalność na Wybrzeżu oraz rodzinną Wielkopolskę, przy czym nie dał się w tym czasie poznać towarzysko innym oficerom. On wyznawał takie zasady wpojone mu w marynarce niemieckiej, jednak starał się utrzymywać dystans, nie współwalał się za bardzo z niższymi stopniem, no a też utrudniało mu to ta słabsza znajomość języka polskiego. W 1921 roku uzyskał stopień komandora podporucznika, a w 1923 komandora porucznika. Jesienią tego roku szefostwo kierownictwa Marynarki Wojennej przydzieliło do dowództwa floty specjalnego doradcę do spraw wyszkolenia taktycznego. Ta funkcja była w zasadzie poza hierarchiczna w strukturze dowodzenia, no i została przez Unrucha odebrana jako wyraz braku zaufania. Ten w listopadzie 1923 roku poszedł na urlop bezpłatny, a następnie w grudniu przeszedł w stan spoczynku, po czym wrócił do majątku rodzinnego, gdzie zajął się prowadzeniem gospodarstwa. Wydawało się, że etap kariery morskiej w życiu Józefa Unrucha dobiegł końca, jednak sytuacja odwróciła się w 1925 roku. Zmiany były w dowództwie marynarki wojennej. W wyniku tak zwanej afery minowej ze stanowiska szefa marynarki został usunięty wiceadmirał Kazimierz Poremski, a zastąpił go nie kto inny jak Jerzy Świrski. No i wtedy Unruch został powołany na dowódcę floty. To było 19 maja 25 roku. W tym samym Unruchowie przenieśli się do Gdyni, do miasta budowanego od podstaw przez w zasadzie wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi o zasadnicze decyzje co do budowy nowych jednostek i rozwoju floty, no to będzie podejmował je z Warszawy Jerzy Świrski, ale w czasie urlopów często zastępować go będzie właśnie Unruch. Jednak na Oksywiu całym personelem, szkoleniem, sprzętem Unruch rządził sam niepodzielnie. Dał tam się poznać jako dobry gospodarz, surowy i skrupulatny, bardzo wyczulony na dyscyplinę podwładnych. Sam od siebie wiele wymagał, ale podobnie traktował swoich współpracowników. Od tej pory wdał się w życie społeczne rozbudowującej się Gdyni, pełniąc szereg funkcji, patronując organizacjom młodzieżowym. Unruchowie w zasadzie prowadzili taki dom otwarty. Dowódca floty był doskonałym kierowcą, odwiedzał różne miejscowości na wybrzeżu. Często to robił ze swoim psem o imieniu Komin i ten pies często jak wbiegał na teren jakiejś jednostki, to zwiastował przybycie dowódcy. Staraniem Józefa Unrucha marynarka wojenna zakupiła w 1928 roku trzymasztowy szkuner ORP Iskra do celów szkoleniowych i on pozostał, słuchajcie, w służbie aż do 1977 roku. Unruch aktywnie uczestniczył w programie budowy trzech okrętów podwodnych. To był ORP Wilk, ORP Żbik i ORP Ryś. No, miał doświadczenie facet z marynarki niemieckiej. Zgłosił tam podczas budowy wiele zastrzeżeń i propozycji, sam dwukrotnie odwiedzając stocznie francuskie, które realizowały zamówienie. W kraju popierał rozbudowę zaplecza technicznego floty, w tym warsztaty portowe marynarki wojennej, chcąc uniezależnić się, co było dosyć rozsądnym posunięciem, od stoczni znajdujących się na terenie Gdańska. Polska jako nowy gracz na Bałtyku po odzyskaniu niepodległości przywiązywała dużą rolę do wizyt kurtuazyjnych. Unruch w 1932 roku został awansowany do stopnia kontradmirała, odbył szereg wizyt zagranicznych, reprezentując polską banderę. Między innymi był w Tallinie oraz w Sztokholmie, ale największe znaczenie polityczne miała wizyta w Leningradzie w 1934 roku w składzie ORP Wicher i ORP Burza. Przy czym tam nasz dowódca spotkał się również z władzami wojskowymi w Moskwie. W tym samym roku Gdynię rewizytowała flota radziecka. Tam był pancernik Maratr, kontrtorpedowce Kalinin i Wołodarski.
W 1937 roku kontradmirał Unruh reprezentował Polskę na uroczystościach koronacyjnych Jerzego VI. Myślę, że ta znajomość języka mu tutaj z języków ułatwiała tę sytuację. Sam o roli marynarki wojennej dla naszego państwa napisał tak. Praca nasza nad Bałtykiem jest na wskroś pokojowa. Nie żądamy niczego więcej, jak tylko by nas zostawiono w spokoju, abyśmy bez przeszkód mogli przekształcić ten pusty jeszcze niedawno skrawek piaszczystego brzegu na źródło zdrowia i bogactwa naszego narodu. Chcemy tylko mieć możliwość wykorzystania do ostatecznych granic tę pomoc i te środki, których nam dostarcza połączenie z morzem w pokojowym współzawodnictwie cywilizowanych narodów, w których niezasłużony los tak nas okrutnie zdystansował. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nasze położenie nad Bałtykiem nie pozwala nam bez troski patrzeć w przyszłość. Możemy być pewni, że walka ta jeszcze nie jest zakończona. Prowadzimy ją dotychczas środkami pokojowymi. Dzięki wytężonej pracy z ogromnym wysiłkiem finansowym skarbu zdołaliśmy stworzyć nad naszym wybrzeżem dzieło, które dowodzi światu, że ten skrawek brzegu jest nam koniecznym do życia z każdym dniem. Dzieło to postępuje i rozrasta się i z każdym dniem zacieśniają się więzy łączące Pomorze i brzeg Kaszubski z macierzą. Już dziś nikt nie śmie twierdzić, że Polsce morza nie trzeba. Zaprzeczyliśmy temu wobec świata całego przez nasze czyny. W obliczu pogarszającej się sytuacji międzynarodowej dowódca floty pesymistycznie, choć realistycznie oceniał polskie szanse w starciu z agresją niemiecką. W obliczu bezwzględnej przewagi nieprzyjaciela i słabości obrony przeciwlotniczej w lecie 1939 roku zapadła decyzja o wysłaniu w razie wybuchu otwartego konfliktu 4 kontrtorpedowców do Wielkiej Brytanii, plan Pekin, w którym ostatecznie wezmą udział 3 polskie okręty. Jak wiemy, Wicher zostanie na Pomorzu i zostanie zatopiony. W ramach reorganizacji struktur dowodzenia Józef Unruh został mianowany dowódcą obrony wybrzeża, przy czym podlegała mu zarówno morska obrona wybrzeża, jak i lądowa obrona wybrzeża. Nie mając kwalifikacji do działań na lądzie, kontradmirał scedował część powierzonych kompetencji na podwładnych. Wybuch wojny zbiegł się z ciężką chorobą dowódcy floty, co negatywnie wpłynęło na rozkazy w pierwszych dniach działań zbrojnych. 28 sierpnia zarządzona została decyzją naczelnego wodza marszałka Edwarda Rydza Śmigłego powszechna mobilizacja sił zbrojnych. 30 sierpnia, jak wiecie, padł rozkaz Pekin wykonać. O godzinie 14:15 burza, błyskawica i grom opuściły Redę Gdyńską i udały się do Wielkiej Brytanii. Tymczasem od 25 sierpnia w Gdańsku przy Nowym Porcie naprzeciwko Westerplatte kotwiczył już SMS Schleswig-Holstein, który przybył z wizytą kurtuazyjną. Moi drodzy, co wydarzyło się dalej, to dowiecie się już w następnym odcinku. A teraz zapraszam Was już za chwileczkę na podsumowanie bitwy, którą sprezentował nam Iwil. Mam nadzieję, że taka forma do posłuchania będzie również do Was przyjęta. Jeżeli ktoś nie ma na czytanie czasu, to będzie mi tym bardziej miło, jeżeli posłuchacie. Unruh naprawdę w oparciu o dobre źródła sporządza fantastyczne artykuły, robi fantastyczną robotę. Także ja się z Wami żegnam i mówię do usłyszenia. Dobra, krótkie podsumowanko bitwy, jaką podesłał Iwil Siku. 6 fragów, 10 cytadel, 3 razy dewastujące uderzenie, kraken, duży kaliber, wsparcie. Myślę, że więcej nic dodawać nie trzeba. Taki gracz jak Iwil Siku, myślę, że na szóstkach niepodzielnie będzie dzielił i rządził. Jeżeli chodzi o ekspa bazowego, to jest ponad 2,5 tysiąca, słuchajcie, na tierach 5 i 6. To jest wynik naprawdę fenomenalny. Tutaj jeszcze możecie sobie rzucić okiem na to, jakie obrażenia zostały zadane poszczególnym okrętom. A ja się z Wami po raz wtóry żegnam i mówię do usłyszenia i zapraszam na dalszą część o Józefie Unruhu.